Okej, okay. U mnie jest czas zbiorów, więc co jakiś czas przychodzę z pełną siatką cytrusów. I w tym widle, w nagraniu, klipie chciałem Wam pokazać jeden trik, w jaki sposób można zagęścić cały sok z cytrusów. W tym wypadku cytryna. Nie wiem, czy można zrobić pomarańcz, nie próbowałem jeszcze. Mówię szczerze, to też są moje pierwsze próby. No i tak, pierwsza rzecz. Musimy wycisnąć sok z cytryn. I jak widzicie teraz, produkt, który otrzymujemy tutaj, specjalnie nalałem tutaj do szklanki, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Jest taki dosyć, jakby to powiedzieć, pochmurny. Teraz. Focus. O. Widać też w nim, w tej szklance, dosyć dużo pływających takich farfocli. To jest techniczna nazwa. No i to jest właśnie to, czego będziemy się chcieli pozbyć. To znaczy, będziemy chcieli pozbyć się większości wody i farfocli z tego soku. Więc tak, punkt drugi programu. Musimy ten sok sobie zamknąć. A następnie umieszczamy go w zamrażarce, której oczywiście nie ma miejsca. Okej, okay, kolejny krok, chyba krok numer 3, o ile się nie mylę. Wyciągamy takiego, że tak powiem, loda z zamrażarki. Musimy go teraz wydobyć z opakowania, co nie będzie łatwe, bo nigdy nie jest. I ustawiamy go w takim zestawieniu. To znaczy, muszę się jeszcze upewnić, żeby on nie zleciał, ale mniej więcej taka jest sytuacja. Ustawiamy go na lejku nad jakąś butelką, do której chcemy, żeby ten sok się nam zlał. Zasada jest taka, że sok topnieje w niższej temperaturze, poniżej zera. No i to, co nam zostaje, to jest lód u góry. Także idę w tej chwili do roboty. Mam nadzieję, że to się zdąży zrobić, albo ja zdążę, zanim woda się stopi. Także będziemy kontynuować później, a dla Was to już. Okej, okay, tak to wygląda po kilku godzinach. W tej chwili wpadłem na lunch. To jest jakieś powiedzmy 4-5 godzin później. I jak widzicie, topnieje. To, co białe zaczyna wychodzić na bokach, to jest lód z wody. A tutaj mamy sok, który wydobywa się z pomiędzy tych kryształków. I zostawię to tak do późnego popołudnia. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym i nie roztopi się wszystko. No i pokażę rezultat. No cóż, właśnie wróciłem z roboty i troszkę się spóźniłem, troszkę za dużo tego zeszło. Jak widzicie, mam w ręce w tej chwili prawie sam lód. Tutaj od spodu już nie ma soku, więc sok zaczął zszedł cały i w tym momencie mamy w ręce tylko kostkę takiego miękkiego, pustego lodu w środku. Powinienem być odrobinę wcześniej. O, kot się czegoś domaga. Powinien być odrobinę wcześniej i zapobiec temu przelaniu tutaj, ale widzę, że się, że tak powiem, samą porę byłem. No i delikatnie widać w tej chwili rozwarstwienie tutaj u góry, jak widać, sama woda jest, a tutaj od dołu jest już ciemniejszy sok. Co ja w tym momencie zrobię?
to przeleję wszystko tutaj. Widzicie, to było pełne, nie? Także tyle lodu żeśmy zdołali z tego ściągnąć. Razem z tymi wszystkimi farfocelami oczywiście. To jest też, powiedzmy, efekt uboczny tego. No i w tym momencie ja powtórzę tą czynność. Z tym, że nie będę już w tym momencie wracał do tego filmiku, bo później będę musiał edytować za dużo i tak dalej. Kot będzie narzekał, bo jest głodny. Pokażę Wam tylko, jak wygląda produkt końcowy. To jest mniej więcej, no kurde, mogę pokazać jedno przy drugim. To jest po drugim zamrożeniu, to znaczy mrozimy tą samą rzecz jeszcze raz i pozbywamy się drugiej kostki lodu. Mniej więcej tej samej wielkości będzie co to. Można powtórzyć jeszcze raz, ale za każdym razem tego lodu będzie coraz mniej i coraz trudniej będzie, powiedzmy, jakąś większą proporcję tego ująć. Także później to się już nie opłaca. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś dodatkowe inne sposoby rozdzielenia tego. Podejrzewam, że na pewno są. No przecież w jakiś sposób muszą robić kwaski cytrynowe i tak dalej. No ale jeśli chodzi o naturalny produkt i najbardziej, powiedzmy, smaczną sprawę, no to jest to. Polecam dodać do tego później odrobinę soli. I taką mieszanką sobie skrapiać sałatkę i wszystko. Klasa. No i tyle. More videos. Okej, miałem nie nagrywać drugiego tłoczenia, że tak powiem, ale jednak zdecydowałem, bo akurat tak trafiłem. Wróciłem właśnie z mojej środowej przejażdżki na rowerze i druga destylacja dochodzi do końca. Także jak widzicie, resztki soku jeszcze wiszą tutaj na tym soplu. A to jest wszystko, co zostało z tych dwóch pojemników. Były dwa pełne pojemniki, więc to jest 2 litry soku świeżo wyciśniętego. No oczywiście było trochę strat w tym, co powiedzmy zostało w poprzedniej kulce lodu i zostało wyrzucone. Tutaj też na pewno nie będę czekał, żeby to wszystko się stopiło, tylko też to wyrzucę. No i zostało tyle. To jest nie więcej niż pół litra, więc powiedzmy około 1/3, 1/4 z tego, co początkowo będzie, uda się, że tak powiem, uzyskać. No i co mogę powiedzieć, to to, że ten sok jest, jak widzicie, gęstszy, jest mniej przejrzysty niż normalny sok świeżo wyciśnięty i zapewniam, jest o wiele bardziej kwaśny. Także ja sobie to w tym momencie zabutelkuję. No a jutro przyjadę ze świeżymi cytrynami znowu. Także na lato nie braknie lemoniady. More videos coming.